Witaj, Moniko. Dzień dobry. W tym roku spotykamy się z okazji premiery twojej najnowszej książki Nowy Dzień w ramach trylogii Maria. Powiedz, co to jest za najnowsza pozycja wydawnicza, a warto również nadmienić, że spotykamy się w restauracji Pomarańczowa Plaża, Hotel Bursztyn w Sopocie. Tak, spotykamy się w restauracji Pomarańczowa Plaża, ale już w hotelu Pomarańczowa Plaża, bo hotel od tego roku zmienił nazwę na Pomarańczowa Plaża. Książka Nowy Dzień, trylogia Marii, została powiększona kolejną część, czwartą część, Nowy Dzień. Akcja dzieje się na Zaciszu, czyli tak jak akcja wszystkich trzech części Marii. Poruszam zagadnienia współczesne i dla mnie bardzo ważne i dla wielu osób, na pewno dla Ciebie również, wojny w Ukrainie. W dniu wczorajszym odbyła się ta medialna, oficjalna premiera tejże książki. W tym miejscu, w którym teraz znajdujemy się, czyli w tej restauracji Pomarańczowa Plaża, a czym ja powiedziałam Hotel Bursztyn, ponieważ akurat parę minut temu, jak tu szedłem, jeszcze widziałem starą nazwę Bursztyn, a ponieważ uwielbiam bursztyny, no to tak zapamiętało się, że mamy to Hotel Bursztyn. Ale dobrze, powróćmy do naszego głównego tematu. Wątek wojny w Ukrainie. Skąd on znalazł się tak naprawdę w twojej książce? W całej trylogii Marii przywija się Kijów. Kijów, w którym zaczyna się kończy się pierwsza część książki. Kijów, w którym zaczyna się druga część książki. Kijów, który stał się Marii bliski. Bliski ze względu na Mikołaja, który tam mieszka. Dla mnie Kijów też jest bardzo bliski, ponieważ moja babcia tam się urodziła i cała rodzina mojej babci po wojnie została w Kijowie. Oczywiście tutaj chciałbym tylko dać komentarz, ponieważ nie wiem, czy ty, Moniko, kiedykolwiek spodziewałaś się, że za moich czasów dojdzie do tego, że jednak będzie trwać wojna i to wojna właśnie tam wokół Kijowa w Ukrainie, kiedy tak naprawdę jesteśmy chyba tym pokoleniem, kiedy nie było żadnych wojen, przynajmniej w naszej części Europy. Nie spodziewałam się, chociaż wszystkie wydarzenia geopolityczne wskazywały na to, że prędzej czy później dojdzie do tego incydentu, może incydent to zbyt słaba nazwa dlatego, do agresji ze strony Rosji. Czym nas, Moniko, zaskakujesz właśnie w Nowym Dniu? Mniej więcej jakbyś mogła być chociaż tak w dwóch, trzech zdaniach opowiedzieć, czego czytelnicy będą mogli dowiedzieć się. Nowy Dzień jest mocniejszy niż poprzednie trzy części. Tak nawet wczoraj dziennikarz, który prowadził premierę, stwierdził po przeczytaniu wszystkich czterech części, że jest zdecydowanie mocniejszą książką. I nie tylko ze względu na wydarzenia geopolityczne za naszą wschodnią granicą, ale również ze względu na wydarzenia, które mają miejsce w Zaciszu. Ile czasu zajęło Tobie napisanie Nowego Dnia? Wydaje mi się, że około 4 miesięcy, ale to 4 miesiące rozciągnięte, przeplatane różnymi wydarzeniami, bo teraz bardzo często goszczę na targach książek. A tak naprawdę, jakbym tak sumowała dni, które poświęciłam konkretnym pisaniu, no to tak jak każda książka około 2 miesięcy. 60 dni. Dokładnie chyba 2 tygodnie temu byłaś na targach książki w Warszawie, potem byłaś również, nie pamiętam czy w Katowicach, a w Opolu. Tak, pod koniec maja byłam na targach książki w Warszawie, tych głównych targach książki, bo w tym roku się odbyły 2 wydarzenia targowe. Ja byłam pod Pałacem Kultury, byłam w Opolu, a w przyszły weekend jestem we Wrocławiu. Jeśli chodzi o targi książki, co Tobie dają targi książki? Czy daje Tobie to radość, że jednak Twoi czytelnicy, Twoi fani przychodzą, odwiedzają, mają okazję porozmawiać z Tobą, nabyć tą czy inną książkę i oczywiście otrzymać autograf? Tak jak wspomniałeś, bezpośrednie spotkanie z czytelnikami, możliwość z nimi porozmawiania. Teraz jeżdżę na targi od grudnia i byłam już we Wrocławiu, w Poznaniu, w Białymstoku, w Warszawie i w Opolu. I to, co sprawia mi radość, to to, że czytelnicy z jednego miasta przyjeżdżają do drugiego, żeby zakupić moją kolejną książkę, kolejną część książki i otrzymać autograf. W poprzednich wywiadach u Ciebie już nieraz pytałem, skąd czerpiesz inspirację, natomiast mamy nową książkę, nowe pomysły, nowe wątki. Tym razem skąd czerpałeś inspirację? Jak rozumiem, z obecnych wydarzeń geopolitycznych, czy jeszcze z czegoś, czy z konkretnych osób, postaci?
ponieważ to jest czwarta część książki, to już pewni bohaterowie występują w tej książce, ich życie się toczy w konkretnym kierunku. No i to jest kontynuacja trzeciej części, ale również to, co się, tak jak wcześniej, jak sam wspomniałeś, jak wcześniej ja wspomniałam, wydarzenia, które mają miejsce obecnie w geopolityce, no były takim natchnieniem, że w tej książce musi się znaleźć informacja. W tej książce również jest geneza wojny w Ukrainie. Taka geneza, o której wielu czytelników nie ma pojęcia, bo się nie interesuje w sposób szczegółowy geopolityką, przyjmuje tylko te wiadomości, które na bieżąco są przekazywane przez portale informacyjne. Jest również informacja o wojnie w Czeczenii, w Gruzji. To był takim sygnałem, że możemy się spodziewać tej wojny w Ukrainie. Oczywiście pamiętajmy wszyscy, że Czeczenia chciała swego czasu odzyskać niepodległość, oddzielić się od Rosyjskiej Federacji. Oczywiście nie udało się, bo Putin ówczesny, chyba to był premier, z tego co pamiętam, krwawo stłumił tamto powstanie. A Gruzja, wiadomo, to tak jak obecnie Ukraina, Putin chciał część przyłączyć Gruzję. A co do Ukrainy, to wiadomo, chce całość, całą przyłączyć. Natomiast jak ty tutaj na temat Ukrainy zapatrujesz się właśnie w książce, mówiąc o wojnie? Tutaj, tak jak we wszystkich moich książkach, opowiadam o wojnie ustami moich bohaterów. Maria, Mikołaj mieszka w Kijowie, tak? Gdzie jest w momencie wybuchu wojny, tego się Państwo dowiecie i jaka była jego reakcja, ale pokazuje też, co się dzieje z ludźmi, którzy mieszkają w Ukrainie, którzy przyjeżdżają do Polski i jak różne jest to społeczeństwo, że to nie jest tak, że wszyscy zachowują się identycznie, że czują konsolidację z tymi, którzy przyjechali, bo musieli uciekać, uciekali z siatką jedną albo z jedną walizką, ale są też inni ludzie z Ukrainy, którzy przyjeżdżają, zamożni ludzie. I jaki jest ich stosunek do ich rodaków? Pokazuje też, jaki jest stosunek Polaków do wojny. Pokazuje dwie grupy Polaków. Pokazuje, jak łatwo ulegamy trollom rosyjskim i informacjom, które są nam dostarczane. Jeżeli, poczekaj sekundy, bo za bardzo się wsłucham się w ciebie, ale nie możemy zmienić pozycji w kontekście książki. Dobra, o książce porozmawialiśmy, powróćmy jeszcze do samej premiery. A Moniko, powróćmy jeszcze do wczorajszej premiery. Powiedz, czy goście, czytelnicy, czy dopisali swoją frekwencję oraz jaki był program całego wydarzenia, bo wspomniałaś, że wydarzenie poprowadził pewien znany dziennikarz. Tak, wydarzenie prowadził pan Robert Silski, dziennikarz Radia Gdańsk. To już drugie wydarzenie, które Robert prowadził. Jak to moje czytelniczki mówią, jest ich ulubionym dziennikarzem trójmiejskim. I najpierw, oczywiście, tak jak zawsze, przywitanie z czytelnikami, podpisy pierwszych książek, które czytelnicy kupili przed premierą w obawie, że będą musieli stać w długiej kolejce po premierze. Rozmowa na temat książki, rozmowa na temat kolejnych książek, które piszę i na koniec podpisywanie książek, które czytelnicy zakupili w drugiej turze. No już rozmawiamy o nowym dniu, o nowej pozycji wydawniczej. Gdzie czytelnicy na dzień dzisiejszy mogą zamówić książkę, kupić ją, gdzie ewentualnie będziesz dostępna? Oczywiście powiedziała się przed chwilą, że będziesz na targach. Jeszcze raz przypomnij, jakie to będą targi książki? To będą targi we Wrocławiu, związane z dniami Wrocławia. A poza targami książki, czy można książkę nabyć przez internet, przez sklep internetowy, czy na przykład przez Empik lub inne sklepy? Książki można nabyć w salonach Empik, można nabyć na lotniskach, w kioskach Balton i Brial oraz we wszystkich sklepach internetowych, jakie są w Polsce, funkcjonują, które sprzedają książki. Można książkę również nabyć w formie e-booka na Legimi, na Woblinku, na Empik Go. A jeżeli chodzi o sprzedaż książek, czy w Twoim przypadku ta sprzedaż wzrosła i czy ewentualnie cały czas stopniowo wzrasta? Wzrosła i to znacząco wzrosła. Ja od półtora miesiąca współpracuję z dystrybutorem, który między innymi dostarcza książki do Empiku i na lotniska. Ta sprzedaż rosła wielokrotnie w ciągu jednego miesiąca. Jak rozumiem, tak jak rok temu wspominałaś, czy parę miesięcy temu, jak nieraz mieliśmy okazję spotkać się, to ty sama osobiście zadbałaś nie tylko o wydanie samej książki, a też o jej dystrybucję, o PR, o reklamę i sprzedaż, wiadomo.
Tak, sama z wszystkim się zajmuję. Otworzyłam własne wydawnictwo 1,5 roku temu. Wydaję książki, dbam o to, żeby była ich ładna oprawa, miałam odpowiednią redakcję, korektę i skład. No i dbam też o ich dystrybucję. Tobie jeszcze nigdy nie zadawałam pytania, czy, a wielu innym pisarzom zadawałam pytanie, czy opłaca się wydawać w Polsce książki, czy to jest biznes opłacalny, pomijając fakt, że dla ciebie to jest przede wszystkim pasja. Ale jeżeli mówimy o samym wydawaniu, czy koszty wydawnicze w tym przypadku nie przekraczają zysków tak naprawdę. Nie wiem, czy możemy o tym rozmawiać, ale mogę zaryzykować. To już stała się moja praca, już nie tylko pasja, wydawanie książek. To była dziewiąta książka w ciągu 3 lat. W zeszłym roku miałam 5 premier, w tym roku to była 2. Książki opłaca się, czytelnicy czytają książki. Jeżeli książka jest dobra i czytelnik dowie się o tej książce, że funkcjonuje na rynku, to z przyjemnością ją kupić. Świadczy o to fakt, że na targach w Poznaniu przyjeżdżali do mnie czytelniczki z Wrocławia, które kupiły moje książki. A w Białymstoku przychodziły czytelniczki w piątek, kupowały książki, a w sobotę, w niedzielę przychodziły i kupowały kolejne części moich książek. W Opolu, do Opola przyjechały czytelniczki z Poznania, żeby kupić kolejne części książek. Czyli jeżeli jest dobra książka, to książka dobra się obroni, jak każdy produkt inny. Jak to jest w twoim przypadku? Ponieważ znam wielu czy to artystów, czy pisarzy, którzy oczywiście jak coś swojego tworzą, nieraz albo czymś się inspirują się, albo nieraz po prostu badają, dokonują tak zwanego researchu, co się dzieje się na polskim rynku. W twoim przypadku, czy również czasami sprawdzasz, jaki autor, jaką książkę wydał, mniej więcej, aby się zorientować, jakie są obecne warunki rządzą na polskim rynku wydawniczym. Czy u ciebie tak nie ma, czy nie patrzysz, kto co wydaje? Ja nie patrzę, kto co wydaje. Ja patrzę, jakie tematy są w zasięgu zainteresowań moich czytelników. I na przykład 1,5 roku temu była premiera książki Niepokorna, niezłomna Krystyna Skarbek. Książka Agencji Wywiadu Brytyjskiego. Obecnie pisze książkę Andrzeju Kowerskim, jej partnerze, który też był oficerem Wojska Polskiego, a później był agentem SOE. Dlaczego? Ponieważ książka Krystyny Skarbek jest tak naprawdę bestsellerem. Jest to książka, która się sprzedała w 1000 tysiącach egzemplarzy. Jak jadę na targi, to zawsze zabieram najwięcej egzemplarzy Krystyny Skarbek. A jeżeli chodzi właśnie o te badanie, ja bym to może określił, takie badanie rynku, badanie czytelników. W jaki sposób dokonujesz właśnie badanie tychże tematów? Jaką masz na to recepturę? Aby zorientować się, czego chcą czytelnicy. Generalnie są tematy, które są tematami, ja nie boję się poruszać trudnych tematów. Tematów przemocy w rodzinie, tematów alkoholizmu i takie książki piszę. Ale w swoich wszystkich książkach, moje książki się różnią od książek innych pisarzy, bo to nie jest tylko wytwór mojej wyobraźni, ale również staram się dostarczyć poprzez moje książki wiedzę czytelnikom. Jeśli chodzi o Krystynę Skarbek, to jest wiedza historyczna, czy Andrzeja Kowerskiego dotycząca II wojny światowej. A jeśli chodzi o książki współczesne, które akcje się dzieją we współczesności, w Trójmieście, to dostarczam wiedzy związanej z geopolityką, z polityką, z biznesem, bo jak dobrze wiesz, przez 14 lat byłam dyrektorem działu sprzedaży i marketingu, a później wiceprezesem odpowiedzialnym za te 2 piony, więc posiadam bardzo duże doświadczenie biznesowe. A jak obecnie, ponieważ jesteś autorką wielu książek, czy masz zwyczaj na przykład podpatrywać zachowanie innych osób, czy to na żywo, czy w telewizji, no bo wiadomo, skądś musisz te pomysły w końcu czerpać. Tak, i to jest bardzo niebezpieczne dla mojego otoczenia. W moich 3 książkach występuje moja przyjaciółka Karolina Gorzkowska, która jest grafologiem i występuje pod swoim imieniem i nazwiskiem, wykonując swoją pracę, czyli pracę grafologa. No i wczoraj Karolina zrobiła mnie niespodziankę, bo nie wiedziała, że w nowym dniu również występuje. I na samo zakończenie, powiedz, nad jakimi kolejnymi książkami pracujesz, kiedy możemy, oczywiście w tej chwili trwa promocja najnowszej książki pod tytułem Nowy Dzień, ale jednak warto też zapytać, na kiedy planujesz wydanie kolejnej książki, wiem, że kilka piszesz naraz tak naprawdę, czy jak na razie tak do jesieni chcesz trochę odpocząć i zająć się promocją ostatniej książki Nowy Dzień? Do jesieni na pewno nie będę wydawała żadnej książki, bo połowa czerwca to jest taki ostatni moment, kiedy
się wydaje książkę. Latem generalnie się książek nie wydaje. Planuję jesienią, późną jesienią wydać książkę w świecie absurdu, książkę, którą mam napisaną, już dawno napisałam, akcja się dzieje w trakcie pandemii, ale to będzie taka komedia obyczajowa, naprawdę absurdalna. No i piszę teraz Andrzeju Kowerskim, tak jak wspomniałam, Andrzej Kowerski, zapomniany bohater, i piszę książkę z Antkiem Smykiewiczem o polskim talent show. No, to jest ciekawe, bo Antek jednak znany jest z tego, że bardziej występuje na scenie, a nie, że pisze książki. A jakiego namówiła się do tego projektu, do tego pomysłu? Sam mi zaproponował udział w tym projekcie. Powiedział, że brał udział w kilku talent show i z przyjemnością by się podzielił z czytelnikami wiedzą, a ja potrafię pisać. A myślałem, że może tam ujawnicie pewne tajemnice pewnych wielkich polskich gwiazd, tajemnice, o których jeszcze media nie wiedzą. Oczywiście niekoniecznie pod ich nazwiskami, ale może nam namówisz Antka, aby jednak zdradził kulisy show biznesu, który również tobie nie jest obcy. Zdradzimy na pewno kulisy talent show. Częściowo oczywiście, nie wszystkie. I to jest nasze główne założenie tej książki. Ale może jak będzie się nam dobrze razem współpracowało, to powstanie kolejna książka. Antek też czyta moje audiobooki. Niewinni ponoszą kary i kara dosięgnie każdego. Czyli wcielił się w rolę Marcina i jego otoczenia. Oczywiście zażartowałbym tutaj, ale trochę nie wypada. Ale chociaż w twoim przypadku to zupełnie inna tematyka, bardziej poważna, ale trochę mi się skojarzyło się z taką znaną książką Dziewczyny z Dubaju. Oczywiście też film powstał na ten temat, na temat kulis właśnie tego show biznesu i dziewczyn, co wyjeżdżały do Dubaju. Natomiast tutaj, jak rozumiem, to będzie dotyczyć bardziej tych talentów w show biznesie, tak? Tak. Głównym bohaterem jest chłopak młody, który ma talent wokalny i wyrusza na podbój świata muzycznego. W takim razie życzymy tobie powodzenia. Życzymy, aby jednak ten okres promocyjny najnowszej pozycji wydawniczej pod nazwą Nowy Dzień, aby jednak jak najwięcej tych książek udało się sprzedać. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas i przyjechałeś ze mną przeprowadzić wywiad. I dziękuję Państwu, że Państwo wysłuchali naszego wywiadu.